Do Madagaskaru przekonał mnie Arkady Fiedler, to jego książka Gorąca wiesia mi na Nitelu. To była pierwsza książka podróżnicza, jaką w ogóle przeczytałem. No i Fiedler był nie tylko pisarzem, on też na przykład był fotografem profesjonalnym, on miał w Poznaniu przed wojną tak zwany zakład chemii fotograficzny. Także robił świetne zdjęcia. No i nie tylko zapaliłem się do podróżowania, ale przede wszystkim do samego Madagaskaru. Bardzo obrazowo Fiedler potrafił przedstawić to, jak tam jest, co tam widział, co tam odczuł, jak to wszystko przeżył. W zeszłym roku byliśmy w Ambinanitelu, właśnie w tej wiosce, gdzie mieszkał Fiedler. Wcześniej, bodajże w 1996 roku, był ktoś z Polski tam i też około 4 lat temu, z książką. Ale problem jest taki, z Malgaszem, żeby coś się zaczęło kręcić, to trzeba się przedstawić u szefa wioski, trzeba wytworzyć jakąś relację. Te wcześniejsze relacje były takie, że reakcja miejscowych na książkę była żadna, bo Malgasz, jeżeli przyjdzie do niego jakiś białas z książką, jego reakcja będzie żadna. Nie ma takiej możliwości, żeby cokolwiek go w tym zainteresowało. To, że przyszedł biały z książką. Malgasz powie, przyszedł biały z książką i pójdzie dalej gotować ryż. Chodzi o to, żeby wytworzyć jakąś relację, żeby pójść do szefa wioski, żeby powiedzieć, jaki jest program. Dopiero kiedy on będzie wiedział, jaki oni mają program, no to się nad tym będzie mógł zastanowić i do tego jakoś podejść. Jechaliśmy do Ambinanitelu, wiadomo, bez żadnych oczekiwań, bo ciężko, żeby sobie robić jakieś oczekiwania. Mieliśmy nowe wydanie Gorącej wsi Ambinanitelu z mnóstwem zdjęć, też oryginalne zdjęcia powiększone Fiedlera, żeby nie przyjść z pustymi rękami. No i wiadomo, no i trochę rumu. Wioska się oczywiście wymknęła szybko spod kontroli, bo cała wioska weszła do chaty, ale to gospodarzy na Madagaskarze nie dziwi, jak tam wejdzie 200 osób do środka. W Ambinanitelu odnaleźliśmy ostatnią osobę, która doskonale pamięta Fiedler. On tam mieszkał pół roku w 36-37 zeszłego wieku. Okej, Alfredo Isaya. Wchodzimy do niego do chaty. 89 lat. Normalnie takiego wieku Malgasze nie dożywają. No i pierwsze wrażenie. Niepotrzebnie przyszliśmy, bo ten człowiek nie ma szans dożyć końca naszych odwiedzin. No, tak wyglądał. Ale co się okazało? Pan się świetnie trzyma, ma bardzo jasny umysł. Jak zobaczył książkę o Ambinanitelu z tymi zdjęciami, to się naprawdę przeniósł w czasy młodości, także niesamowicie magiczny moment. On też potrafił wiele rzeczy wyjaśnić, o których Fiedler nie wspomniał albo nie wytłumaczył, przy czym książka Fiedlera jest jak najbardziej realistyczna, to jest zbiór reportaży, także zbiór jego przeżyć i jak najbardziej rzeczy, które się wydarzyły. To Isaya wszystko doskonale pamiętał. Pamiętał na przykład starca o duszy kameleona. Kameleon to w wierzeniach Malgaszy to jest złe zwierzę. Takie coś tam w mózgu kameleona się Malgaszom nie podoba. To jest też zwierzę, które może rzucić jakiś nieodpowiedni czar. Także wszyscy się bali w wiosce starca o duszy kameleona. A od Alfredo Isaya się dowiedzieliśmy, dlaczego on był tym kameleonem. Dlatego, że miał pewnie jakiś rodzaj epilepsji i chodząc się kiwał w przód i w tył. No i to była osoba, której on też w dzieciństwie się strasznie bał. Jak Fiedler przyjechał w ogóle, to Alfredo Isaya miał 17 lat, jak Fiedler przyjechał do wioski. No i w to zdjęcie człowieka kameleona, to ten starzec się naprawdę długie minuty wpatrywał. No i zobaczyć w ogóle, jak on się przeniósł w czasy młodości, no to było coś niesamowitego. W różne miejsca jeździłem rowerami. Na pewno Madagaskar to jest takie miejsce, gdzie ja też szybko się nie pchałem. Ja wiedziałem, że najpierw trzeba nabrać doświadczenia, bo Madagaskar to nie jest miejsce, te tereny nieodwiedzane przez białych, to nie są tereny, gdzie się łatwo podróżuje na pewno. Tam naprawdę człowiek nie ma żadnego wsparcia. To, że się ma telefon satelitarny i można gdzieś zadzwonić, to nie jest rzeczywiste jakieś wsparcie. Na pewno to nie jest wycieczka na pierwszy raz na rower. I to są też, wiadomo, są różne trasy. Dlatego już też jeżdżę na przykład z ludźmi na wyprawy, którzy normalnie z biura podróży. Okej, wtedy te trasy można zrobić trochę łatwiejsze. Ale ogólnie te moje trasy są, dobieram je na tyle ciężko, żeby to były trasy, które można jeszcze przejechać rowerem.
tak jak rozmawiałem ostatnio na przykład z kolegą Andrzejem, przygotować wyprawę to jest taka robota, jak otworzyć firmę. To jest ciężka robota i na przykład w jaki sposób powstała trasa, no to na Madagaskar. Trzeba było dojechać do wioski Ambina Nitelu, zobaczyć jak tam żył Fiedler, co to za wioska. A wiadomo, że sama droga jest celem. Także okej, ląduje się w Antananarivo, czyli w Tanie, czyli w stolicy, czyli w środku kraju. To powstał zamysł, żeby dojechać rowerem do Ambina Nitelu, połączyć jakieś różne swoje pasje, czyli czy tam etnograficzną, jakąś poznawczą, językową, wyczynową, czyli żeby był rower. Dojechaliśmy najtrudniejszą możliwą trasą, jadąc przez góry i potem przebijając się przez fantastyczną dziewiczą dżunglę właśnie do Ambina Nitelu. Sprowadziłem wcześniej z Madagaskaru mapy francuskie z 60-tych lat. To są najlepsze mapy, jakie są Madagaskaru. One oczywiście są nieaktualne, to nie znaczy, że one są złe, bo nie ma lepszych. Także to są mapy z początku lat 60. I bywa tak, że tam wioska jest na mapie w tym miejscu, ale ona już się przeniosła gdzie indziej w międzyczasie. No ale o tym można się dowiedzieć, jak się jest na miejscu. Także na podstawie właśnie tych map opracowaliśmy trasę przez góry i potem przez dżunglę. Przez dżunglę nie musieliśmy jej zbytnio opracowywać, dlatego że akurat na tym terenie dżungli była biała plama na mapie. Także trzeba było dojść do początku tej białej plamy i tam już dowiadywać się, co jest dalej. Akurat w tym miejscu dojechaliśmy do wioski Matsuandakana. Poznaliśmy świetną osobę, bo Madame Lucy, kobietę, która żyje na skraju dżungli, a uczyła się kilkanaście lat, bo 12 lat w Ambatndrazacy, czyli w dużym mieście. Bardzo wyedukowana dama, żyjąca na skraju dżungli. Ona nas poinformowała, że tam już ścieżki nie ma i że na następnych 120 km, skądkolwiek ona mogłaby to wiedzieć, bo wiadomo, że tam nie była, nie oszukujmy się, że rowery trzeba będzie nieść na 10 km, bo będzie bardzo wąsko i bardzo ciężko, więc mówi, weźcie sobie 7 tragarzy. 3 na sprzęt, bo mieliśmy przyczepki do rowerów. 3 na sprzęt, 3 na rowery i jednego zapasowego. Ale my tam nie przyjechaliśmy odpoczywać, więc wzięliśmy 4. 3 na przyczepki, jednego zapasowego, no a my wzięliśmy rowery. No i to taka karna kompania była, hekatomba, to nas tam potwornie zmiażdżyło, ale przeszliśmy tą dżunglę. Do Ambina Nitelu właśnie. Rowerem na Madagaskar, jak widać, wszystko jest możliwe. Możliwe też jest to, żeby Państwo, nasi widzowie TVN Meteo, podzielili się z nami swoimi wrażeniami z niezwykłych, tych dalszych i tych bliższych podróży. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. Prosimy o zdjęcia, slajdy na konkurs Open Slideshow na adres foto@klubpodróżnik.pl. A nagroda niezwykła, bo możliwość zaprezentowania tych zdjęć i slajdów właśnie tutaj w Klubie Podróżnika i potem nieco dalej, bo właśnie my z kamerą TVN Meteo będziemy tutaj i zrelacjonujemy ten pokaz. Także zachęcamy i zapraszamy.